opowieść o człowieku, który bohaterem był, który walczył o wolność Polski ze wszystkich sił. Żył z nadzieją, że odniesie zwycięstwo, prowadziła go odwaga, wiara, no i męstwo. Już jako nastolatek walczył z bolszewikami, od najmłodszych lat strzegł wytrwale polskich granic, walczył w bitwie warszawskiej, walczył w obronie Grodna. Nieważne jak było ciężko, nie zamierzał się poddać. To były straszne czasy II wojny światowej. Jako dowódca plutonu walczył w kampanii wrześniowej mimo dwóch wrogów, ZSRR i III Rzeszy. On w obronie polskości zawsze wytrwale śpieszył, walczył z bronią w ręku, by przejść do konspiracji. Przeciwko okupantom przeprowadzał wiele akcji, sprzeciwił się Berlinowi, sprzeciwił się Moskwie. Został organizatorem tajnej armii polskiej. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem. Dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. We wrześniu 1940 przedostał się do obozu niemieckiego. Nikt nie miał informacji, nikt w Auschwitz nie wnikał. On sam by się tam dostał, zgłosił się na ochotnika. Wszedł w środek łapanki spokojnie, bez obawy, stworzył powód, by zesłali go do obozu zagłady 4859. Więzień o takim numerze w obozie koncentracyjnym. Pozostał żołnierzem, sporządzał raporty, zbierał informacje wśród więźniów w obozie, rozszerzał konspiracje, wspierał ich, pocieszał na duchu, podtrzymywał, jedzenie i ubrania potajemnie zdobywał. Spędził tam ponad 2 lata, w końcu uciekł z raportami, zdobytymi informacjami. Podzielił się z dowódcami, znowu chwycił za broń, walczył w powstaniu warszawskim, marzył, by wyzwolić Polskę spod okupacji. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. W powojennej Polsce zdrajcę z niego zrobili komuniści, którzy siłą władzę zdobyli. Oskarżyli go o zdradę, bo Polsce wiernie służył, jednak według komunistów na śmierć zasłużył. Bili, poniżali, traktowali go jak śmiecia, a on, by to wytrzymać, myślał o swoich dzieciach. Te wszystkie tortury to była rzecz straszna, przed śmiercią wyznał, żonie oświęcił, to była igraszka. Już nie rotmistrz, że pułkownik, pośmiertnie awansowany, najodważniejszy bohater ze wszystkich mi znanych. Przy nim się chowają supermeny i batmany, bezklęsko zamordowany, jednak ciągle żywy, bo niezapomniany. Jest wzorem dla mnie najlepszym, w obronie polskości zawsze stawał pierwszy. Mimo że w szkołach nie mówi się o nim na lekcji, to jednak pamiętajmy o pułkowniku Pileckim. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem. To ochotnik, co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet.